Witam widzowie, bardzo serdecznie, kolejny odcinek. Dzisiaj w końcu siedzimy przy komputerze. Postanowiłem, że muszę wejść do Minecrafta, ponieważ nie dostaję żadnych informacji od Lucyfera. Nie wiem, co się dzieje. Postanowiłem sprawdzić, czy przypadkiem w Minecrafcie coś się nie będzie działo. I uwaga, wchodzę do Minecrafta. Sobie po prostu na ten świat, prawda, na palionowo wchodzę. Jestem, prawda, po tej jakiejś dziwnym jakimś świecie i tak dalej. I nagle usłyszałem Milki. Nie mam tego nagranego, ale było to u niej na kanale, ponieważ jak widzicie w tym miejscu tutaj, jak jestem w tym momencie, o nie, tu mnie atakują jakieś stwory, zostaw mnie, zostaw mnie. Jak widzicie w tym miejscu, jak teraz jestem, jest tutaj taka skrzynka. Ała, proszę mnie zostawić, kurde, co ja ci zrobiłem, wariacie. Dobra, czekajcie, załóżmy sobie tutaj tego chesta, bo to jest jakaś, że tak powiem, ochrona dla mnie. Muszę go zabić, ej, zostaw mnie, stary. Dobra, cudownie, kurde, rozwalił się na mniejsze. Dobra, dajcie mi spokój. Dobra, tragedia. Jak widzicie, jestem widzowie w takim miejscu. Tutaj powstało coś takiego. Stanąłem w tym miejscu i usłyszałem Milki, która po prostu tutaj jakby... Słyszałem jej głos, nie wiem dlaczego i jak to się stało w ogóle, że ją usłyszałem. Ale słyszałem jej głos i ona... I też usłyszeliśmy też głos Lucyfera. To wszystko było u niej na kanale. I tam... ona poleciała zrobić jakieś zadanie tam gdzieś w tamtą stronę, tam do tej bazy Lucyfera. A mi Lucyfer kazał tutaj czekać i postanowiłem, że odpalę nagrywanie, no bo skoro Milki tam poszła, no to ja nie wiem, co się u niej dzieje. A ja tutaj zostanę, ponieważ całkiem możliwe, że ja też jakieś zadanie będę musiał dostać. Ja przeanalizujmy to, co ja mam, ponieważ na poprzednim odcinku dostaliśmy takie właśnie, otóż to dwie zagadki, które mam tutaj w tym miejscu. I pierwsza zagadka: możesz mnie załamać, nawet nie dotykając, czym jestem. Tutaj na to odpowiedzieliśmy, że to jest serce. Tutaj jest zagadka druga: kiedy w nim jesteś, nie wiesz o tym. Kiedy w nim nie jesteś, wiesz, że w nim byłeś. Co to jest? I tu odpowiedzieliśmy, że sen. To wszystko napisałem również w książce tutaj w Minecrafcie. Te dwie zagadki napisałem w książce właśnie tutaj w Minecrafcie i dałem do tej skrzynki, dzięki czemu Milki jakby mogła ją zabrać, jakby też była pod... jakby ona, to wszystko wygląda tak, jakby ona była w jakimś innym wymiarze. Nie widzieliśmy się, ale staliśmy oboje w tym samym miejscu i w momencie, kiedy ja włożyłem tutaj do tej skrzynki książkę, to ona mogła jakby ją zabrać. I ona zabrała te dwie książki i jej zadaniem było zajść tam do tej bazy Lucyfera i tam, gdzie, wiecie, gdzie on mnie więził jakiś czas temu, i tam po prostu wszystko, że tak powiem, zostawić. A ja tutaj czekam i totalnie nie wiem, co mam robić. W każdym razie w tym momencie, wykorzystując ten moment, poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrubowanie kanału, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19 i zapraszam na kanał vlogowy, gdzie wczoraj wleciał petarda film, który wam się mega spodobał, z dogrania mojej zwrotki do nuty Palion USA. No więc tam możecie wbić, zobaczyć, kto jeszcze nie widział. Naprawdę film bardzo fajny, postarałem się. A jutro kolejny materiał na kanale, więc zapraszam bardzo serdecznie, jak ktoś chce zobaczyć, jak mój pies decyduje o moim dniu. To jutro taki film właśnie na kanale. Dobra, nie wiem, co mamy tutaj robić, czekam. Skoro Milki już poszła, pora, abyś również ty otrzymał swoje zadanie. Idź do Jetowic. Tam dowiesz się reszty. Idź do Jetowic, tam dowiesz się reszty. Okej, dobra, czyli mam iść do... Czekajcie, tam są Jetowice, nie? Dobrze pamiętam, dobra, tam są Jetowice. W tamtą stronę musimy iść i tam się dowiemy reszty. Dobra, w takim razie lecimy. Zobaczymy, o co chodzi. Czyli ja dostałem teraz swoje zadanie. No, Milki poszła. Nie wiem, jak jej idzie totalnie. Muszę, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, jak jej poszło, ponieważ on u niej pewnie film był wcześniej, znaczy na pewno jest wcześniej niż u mnie. I pewnie zobaczycie tam u niej, jak to wyglądało. Okej, tutaj zaczyna padać, niefajnie. Dobra, ale przynajmniej wyszliśmy z tego jakiegoś takiego tam, jakieś takie dziwne cząsteczki latają. Więc wolę zdecydowanie być tutaj, chociaż tutaj też takie cząsteczki są dziwne. O kurde, popatrzyłem się na tego ziomeczka. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie, 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 one są jakieś silniejsze tutaj, w tym świecie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, wariacie? Dobra, dał mi spokój. O nie, biegnie tu, biegnie tu, biegnie tu! Dobra, chodź, chodź, no chodź tu, nasadźmy się, a nie kurde, że będziesz teraz zgrywał cwaniaka i się teleportował. Dobra, wychodzę na górę, wychodzę na górę, nie ma co, może on nie chce się wcale bić. Dobra, wyjdźmy tu. Dobra, ja mam elytrę przecież, dlaczego ja wchodzę na piechotę? Dobra, elytra, bierzemy te fajerwerki, lecimy do Jetowic, dobra, Jetowice. Dobra, widzę, tam znowu jest taki słup, ale patrzcie, tutaj jest, tu normalnie był śnieg? Ej, ja myślałem, że tutaj dopiero śnieg powstał, jak Jetowice powstały, a tutaj śnieg od zawsze widać, że był. Ej, dobra, ale dziwna akcja totalnie. No, o kurde, no faktycznie tu śnieg dalej pada, tu jest cienko. Dobra, jesteśmy w tym miejscu i teraz tak, rozejrzmy się tutaj po okolicy, czy tutaj coś się dzieje, czy możemy się czegoś spodziewać. Tam jest wioska, naprawdę? Nawet nie wiedziałem, że tam jest wioska. Kurde, ale dziwna akcja. Dobra, tu jest skrzynka jakaś, wszystko wygląda tak, jak tam w ogóle, tam... Ej, kurczę, ja muszę tam polecieć. Patrzcie, tutaj jest miejsce, w którym była jaskinia Yetiego. Kojarzycie? Ja nie mogę. Patrzcie, jak to wyglądało przedtem. Ej, tu normalnie jest jakaś... Ała, kurde, jest jakaś jaskinia.
Okej, czyli on tutaj, to nie jest tak, że on po prostu wydrążył sobie jaskinię, tylko... O kurde, ta jaskinia jest potężna. O kurde, dobra, wylatujemy stąd. Jeszcze jedno, dobra, tu. Lecimy do Jetowic. Znaczy, no, do Jetowic, kurczę. Zobaczcie, co jest w tej skrzynce, ponieważ to mamy zrobić teraz, więc lecimy to zobaczyć. Jestem mega ciekaw, o co to może chodzić i jakie będziemy mieli zadanie my, ale tutaj mamy się dowiedzieć, więc jesteśmy, że tak powiem, krok od dowiedzenia się tego, jakie zadanie jest przyszykowane dzisiaj dla nas. Więc zobaczmy sobie to oczywiście. Dobra. Jest książka. Dobra, przeczytajmy książkę. Macie 5 minut na opuszczenie tego świata, inaczej zostaniecie tu na zawsze. Co?! Ej, nie, to jest jakiś żart? Nie, no dobra, ja muszę wrócić. Co jest grane? Dobra, czekajcie. Wróćmy może, nie wiem, lecę od razu tam do tego tunelu, czy jak? Kurczę, ej, nie wiem, o co chodzi. Dobra, czekajcie, polecę jeszcze do tej skrzynki na szybko. Zobaczę, czy przypadkiem Milki nie wróciła i czy jej przypadkiem nie słyszę, ponieważ nie wiem, czy ona też wie, że ma tam iść, czy nie. Ja nie wiem, o co chodzi to, nie? Dobra, stoję przy tej skrzynce. Jesteśmy. Halo, Milki, jesteś tu? Halo? Milki? Milki, halo? 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 Nie ma jej. Nie ma jej, ale może ona tam jak poszła, to też się dowiedziała, że ma iść do tego tunelu. Dobra, lecę do tego... Ej, dlaczego tej głowy Lucyfera nie ma? Tam była gdzie... Tam była głowa Lucyfera, nie? W tamtym miejscu. Czy tam? Ej, gdzie była głowa Lucyfera? Nie, tu nie, tu gdzieś była. Tak mi się kojarzy. Ała, zostaw mnie! Dobra, lecimy zobaczyć tą głowę Lucyfera. Czekajcie, tutaj to... Tu był mój domek jakoś, tu. To było... Czekajcie, kurde, dlaczego tej głowy nie ma? Ej, czy my nie mamy jak wrócić? Halo? Halo, o co chodzi? Dlaczego my nie mamy jak wrócić? Dlaczego my nie mamy jak wrócić do domu? Nie wiem, gdzie była ta głowa. Dobra, pytanie teraz, czy z drugiej strony jest... Ej, mi się kończą fajerwerki, nie? Dobra, musimy zjeść sobie jabłko. Zerknijmy na drugą stronę. Czy tutaj gdzieś... Czy jest ten tunel? Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Obróćmy, żebym mógł... Ej, nie ma tego tunelu! Czekajcie, gdzie jest ten tunel? On był tu gdzieś. Na tej wysokości, czy niżej? Kurde, ej, gdzie jest ten tunel? Tu coś jest. Tu wygląda to podejrzanie. Czekajcie, czy tu jest coś? Dobra, jest ten tunel, Boże! Ale już byłem wystraszony. Dobra, mamy mało czasu. Nie wiem, tutaj nigdzie chyba Milki nie spotkam, bo to jest jakiś inny wymiar. Ja muszę tam pójść na tamtą stronę, tam wrócę na palionowo. Ale gdzie jest Milki? Halo, Milki, proszę, wróć tu. Dobra, czekajcie, ja przejdę sobie na drugą stronę po prostu i tam poczekam na nią i zobaczymy, co się wydarzy. Ja nie mogę, ale akcja. Chociaż nie wiem, czy ja nie powinienem... Kurczę, boję się, że... Boję się, że ja powinienem czekać przy tej skrzynce i się z nią skontaktować. Wiecie, o co chodzi. Bo tak to ona, kurczę, może nie wiedzieć, że ma tutaj przyjść w ogóle. Ja nie wiem, czy Lucyfer jej dał tą informację. Tam w ogóle nie ma tego wszystkiego. Jestem ciekaw, czy... Kurczę, ja mam tylko 3 fajerwerki. Dobra, ja nie mogę nic tutaj zrobić. Dobra, wracamy. Wracamy z powrotem, nie ma co tutaj siedzieć. Musimy być na miejscu, więc tam poczekaj. Może Milki już jest, może ona już jest w domu. Dobra, wracamy na palianowo w takim razie. Zobaczmy, czy może ona już wróciła. Mam nadzieję, że tak, proszę. Dobra, widzowie, czekam tutaj i czekam. I Milki tutaj nie ma, nie wiem, o co chodzi. Dobra, wychodzimy stąd. Może ona już jest na chacie, że tak ujmę. Więc wyjdźmy tutaj. Czy jestem w stanie stąd jakoś fajnie wyjść, że tak ujmę, czy raczej średnio? Kurczę, nie, no to jak tu wyjdę, to będzie lipa. Dobra, czekajcie, wyjdźmy tu, bokiem po prostu sobie wyjdźmy. Tak będzie, że tak powiem, mniej inwazyjnie i mniej zniszczymy rzeczy. Więc wejdźmy tak, tu do góry. Nic tu nie widzę, halo. Dajcie mi coś zobaczyć. Dobra, jest, w końcu coś widzę, dobra. Wychodzimy tu. Dobra, coś takiego. Murujemy to, dobra, jesteśmy na palionowie. Ale mi ulżyło teraz, już się bałem, że trafimy znowu do jakiegoś innego wymiaru. Dobra, idę do Milki zobaczyć, czy jest na chacie. Mamy litrę, dobra, lądujemy. I uwaga, zobaczmy, czy Milki jest u siebie na chacie. Halo, Milki, halo, Milki, jesteś? Nie, no nie ma jej, naprawdę? Nie ma jej? Nie, to jest jakaś tragedia. Dobra, czekajcie, schodzę niżej, zobaczę, czy tutaj gdzieś na dole. Może jest w tej swojej bazie, halo? Jest tu gdzieś? Halo? Nie, no naprawdę jej nie ma? Nie, to jest jakaś tragedia. Nie ma jej nigdzie. O nie. Nie, dobra, muszę wrócić na tamten świat. Nie mogę. Nie. Dobra, widzowie, to jest koniec. Musimy tam wrócić po nią, bo ona pewnie nie wie, że ma tutaj przyjść. I ona tam zostanie na zawsze. Nie, wracamy z powrotem. Dobra, widzowie, jestem w tej głowie Lucyfera. Tutaj od boku się wkopałem tym razem. No i czekam na Milki. Nie wiem, czy ja tam mam przechodzić, czy ja tam mam nie przechodzić. Ja już nie wiem, co się dzieje, widzowie, więc ja postanowiłem, że ja zadzwonię po prostu do Milki. Dzwonię do niej i zobaczę. To jest najlepszy sposób na to, żeby się z nią skontaktować. I po prostu zobaczymy, gdzie ona jest, się jej spytamy. Dobra, dzwonię do niej na telefon.
Halo? 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 Gdzie jesteś? Halo, no. No tam na tym świecie. No to i wychodź szybko, ja dostałem... Czemu? Ja tam poszedłem na Jatowice, kazał mi pójść na Jatowice Lucyfer i tam była książka, że mam 5 minut na opuszczenie świata. Jak najszybciej wychodzić stamtąd, już. Ale jak mam stamtąd wyjść? Którędy? Co mam zrobić? Jak przechodziłaś przez głowę Lucyfera, to po drugiej stronie był taki tunel. No. To po prostu przejść przez ten tunel z powrotem. Dobra. Ten tunel to jest jakiś taki portal czasoprzestrzenny, nie wiem co to jest. Ale on tam jest? Jest tam ten tunel? Ja nie widziałam głowa, nie było tam głowa ani nic takiego, na pewno tam to wszystko jest, ja go odmurowałem tak jakby. Więc możesz, okay, więc możesz przejść przez niego. Mam nadzieję, że tobie też się odmurował, no. Ja czekam, ja czekam przy wejściu. Okej, to idę. Dobra, widzowie, czekamy tutaj na Miki. Mam nadzieję, że ona zaraz wyjdzie z tego tunelu, bo ja już jestem naprawdę przerażony tutaj. Idę do tego, na koniec tego tunelu, zobaczymy, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że ją zobaczymy gdzieś, jak ona tutaj będzie gdzieś iść, bo serio, kurczę, nie jest dobrze. Mam nadzieję, że Milki gdzieś tutaj zobaczę. Mam nadzieję, że tutaj zaraz się gdzieś ukaże, że tak powiem, jej głowa jak biegnie. Dobra, gdzie ona jest? Milki, dawaj szybko tutaj. Nie, no to nie może być prawda. Gdzie ona jest? Ona stamtąd gdzieś powinna przylecieć. Gdzie ona jest? Kurde, nie ma czasu! Dobra, ja tu czekam w tym tunelu. Nie ma czasu, błagam, niech ona się zaraz tutaj gdzieś pojawi. Nie wiem, co ja mam robić teraz w tym momencie. Czy ja mam lecieć tam ją gdzieś szukać, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Proszę, niech ona przyjdzie. Gdzie ona jest? Halo? Nie no, widzowie, nie ma jej. Ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak ona długo tutaj musi iść, ale kurczę, ja nawet nie wiem, gdzie ona jest totalnie. Liczę na to, że zaraz gdzieś tu będzie. Nie, no dobra, czekam w tym tunelu. Nie lecę nigdzie, bo mam tylko dwie fajerwerki. Nawet nigdzie nie polecę z taką ilością fajerwerek. Jest nikt, widzę nikt! Jest! Szybko, dawaj, idzie, dawaj, idzie, dawaj, w drugą stronę, szybko na coś wybucha, szybko! Co wybucha? Ja lecę! Lecz szybko! Głowę. Tu, wyłaź na górę, ten. Ja mam ci szybko, powiedz, że to jest palionowo, Tak, to jest palionowo, wróciliśmy z powrotem. Jesteś bezpieczna, można tutaj już, że tak powiem, odpoczywać. Dobra, o kurde, chodź szybko na dół, lecimy do ciebie do bunkra. Bo to jest jakaś tragedia. Dobra, dlaczego ty w ogóle wyszłaś z palionowa? Dlaczego przez tą głowę przechodzisz i dlaczego w ogóle opuszczasz palionowo? Dlatego, że jakieś szepty słyszysz w ogóle. Ja nie wiem, to był duży błąd, ale kurde, musiałam to zrobić. Nie musiałaś, to było bardzo głupie. To było idiotyczne zachowanie. Nieprawda, ja musiałam tak zrobić. Nie musiałaś. Tak, musiałam prawie, tak zrobić. Prawie oboje zginęliśmy po tamtej stronie. Właśnie, bo tamta strona, co to było za świat nie wiem, dziwny? Nie wiem, to jest jakiś dziwny inny wymiar, ja nie wiem, o co chodzi. To w ogóle, masz to naprawić, bo ja na to nie mogę patrzeć. Dobra, podsumowując, co my tam znaleźliśmy, bo ogólnie to ja jestem w szoku. Ja też. Ja w ogóle tego złote jabłka jem, bo ja już... A nie, ja mam masę innego żarcia, dobra, to po co ja jem złote jabłka ciągle? Co ja chciałem powiedzieć, że... A, murujesz to, no dobrze, muruj to. Dobra, dowiedziałaś się tam czegoś, co tam było? Co tam musiałaś zrobić na samym końcu? Nic, to musiałam tylko i wyłącznie dać tam tą książkę, no i dałam tą książkę, no i co, tyle. I nic, nie dostałeś żadnych informacji dalej? Nie, nic, dosłownie nic, nie. Aha. Dlatego ja nie wiedziałam, że coś się dzieje. No ja poszedłem na Jatowice i tam była książka napisane, że mamy 5 minut na opuszczenie tego świata, inaczej zostaniemy tam na zawsze. No i wiesz, obsrałem się lekko, no bo mówię, nie wiem, czy ty w ogóle wiesz o tym, czy masz ten... Ja byłem koło skrzynki, żeby znowu z tobą pogadać, ale chyba ty tam nie byłaś koło tej skrzynki, albo nie wiem, albo nie zgraliśmy po prostu. Byłam tam. To się chyba nie zgraliśmy po prostu i co chciałem powiedzieć, kurczę, że tak się nie umiem wysłowić. Że się nie zgraliśmy i dlatego się chyba tam nie słyszeliśmy po prostu. No ale dobra, najważniejsze, że jesteśmy już tutaj, dobra, już, kurczę, koniec. Udało się, jesteśmy bezpieczni na tym palionowie, mam nadzieję, że kolejne zadania od Lucyfera, jeżeli jakiekolwiek będą, to będą łatwiejsze i nie przechodź przez ten tunel, nigdy więcej nie odchodź. Dobrze, nie zamierzam. Dobra. Dobrze, przepraszam. To tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, elo!